Kiedy powrót do szkół? Minister stawia jeden warunek: nowe obostrzenia. Kiedy powrót do szkół? Jak poinformował minister zdrowia, od początku lutego nadal funkcjonować będzie nauczanie stacjonarne w klasach 1-3 oraz tryb zdalny dla starszych roczników. Jeżeli przeprowadzone w drugim tygodniu badanie przesiewowe nauczycieli wykaże, że pójście uczniów z klas 1-3 do szkół nie podniosło w znaczący sposób zachorowalności, to będzie to dawało przestrzeń do powrotu pozostałych uczniów do szkół, dodał minister zdrowia. Za 2 tygodnie będziemy podejmowali kolejne decyzje w sprawie obostrzeń, poinformował w czwartek Adam Niedzielski. Minister podał także, że do tego momentu nadal będzie obowiązywał tzw. etap odpowiedzialności. Jak podkreślił, w kwestii nauczania rząd przyjął podejście ostrożne, konserwatywne, oparte na dowodach, a nie tylko hipotezach. Zaznaczył, że przed decyzją o uruchomieniu nauczania stacjonarnego w klasach 1-3 w szkołach podstawowych, wykonano badanie przesiewowe wśród nauczycieli, podczas którego przebadano 130 tysięcy edukatorów. Jak dodał, stwierdziliśmy 2% udział aktywnych zakażeń. Powrót do szkół, decyzja po kolejnym badaniu. Szef resortu zdrowia zapowiedział ponadto, że kolejne badanie przesiewowe wśród nauczycieli przeprowadzone zostanie w drugim tygodniu lutego. Jeżeli przeprowadzone w drugim tygodniu badanie przesiewowe nauczycieli wykaże, że pójście uczniów z klas 1-3 do szkół nie podniosło w znaczący sposób zachorowalności, to będzie to dawało przestrzeń do powrotu pozostałych uczniów do szkół, dodał minister zdrowia.